Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii single player w Counter-Strike Condition Zero. Misja Motorcade Assault, czyli napad konwojowy. Gdzie jesteśmy tym razem? Outside w Wenecji, w Italii, we Włoszech. No proszę, zobaczymy, co tym razem będziemy musieli zrobić, na czym będzie polegała ta misja. Nie ma żadnego wstępu tym razem. Na co tutaj czekamy, chłopaki? Ja się nie mogę ruszać jeszcze, jakby co? Idzie konwój. Biegniemy! Schnell! Będziemy musieli przejechać jakoś konwój, może się domyślam, skoro tutaj akurat przejechali. Zaczynamy. Czekamy na nich z RPG-iem. Powiem wam, że każda ta misja mnie zaskakuje. To jest tak stara gra, ale zdecydowałem się ją nagrywać. I bardzo się z tego cieszę, że coś takiego się udało. Co mam strzelić? Miałem trafić pierwszy, krzyczeli. Dobra! I co? I teraz walka. Pięknie przejmujemy konwój. Nie mam co kucać. Tam ktoś z okna nas wychylił. Chłopaki, czy wy coś strzelacie, czy tylko ja ich zabijam? Tam ktoś uciekł, jakiś VIP w czerwonym ubranku. Merwo, pięknie pestkujesz. Ładnie to chodziło. Zobaczcie, no zamiast mi pomóc, to stoją i się patrzą, jak ja ich zabijam. Czy ktoś tu jeszcze przeżył? To mi wygląda, jakby pole było czyste. Panie oficerze! O właśnie, idą na nas od tyłu! We are splitting! Stay here! Jaki fajny akcent. No dobra, tak się myślę, że musimy przejąć tamtego... ten VIP, co był w tym czerwonym ubranku. Apteczka mi jest niepotrzebna, mam full HP. Okej, okay, jest coś, jakiś zapis. To są chyba moi, co? Nie, to przeciwnik. O, jeszcze nie mogę tam wrócić, dobra. Ja już mam traumę po tym, co zrobiłem w jednym odcinku i się boję strzelać do takich niektórych ludzi. Bo myślę, że to mogą być moi po prostu, nie? Co się z tobą stało? Dlaczego on tu wbiegł przed ciebie, powiedz mi, strzelił do mnie full auto i ty nawet trzymasz tą broń pod kamizelką, czy jak? W którą stronę mam iść, bo się droga rozdziela na dwie strony. Więc są drzwi zamknięte, czyli poszedłem w złą. Ta brama też jest zamknięta. O! Tutaj chciał na mnie wychylić. Shotgunem był. Snajper. Drugi. Trzeba pamiętać cały czas w tym trybie, w tej grze, że jak się coś zadzieje, jakieś drzwi otworzą, czy gdzieś przejdę, to cały czas mogą nam wyskoczyć ludzie z pleców. A co jest tutaj na dole? To jest wszystko pozamykane. Może stąd będzie trzeba kogoś uwolnić? To jest jakiś kanał. Bo no, w sumie jesteśmy w Wenecji, to mam nadzieję, że jakiś... kanały się zaraz pojawią. Może będziemy musieli pływać gondolką? Może pojawimy się na Rialto? Na skrzydłowym. Ej, to byłby niezły plot twist. Zaciąłem się! Dorstak! Dorstak, słuchajcie, nic nie mogę zrobić. One się miały za mną zamknąć, jak ja wejdę. Chyba będę musiał zacząć od zapisu. Dobra, przeszedłem ten moment jeszcze raz, mam nadzieję, że tym razem drzwi się za mną nie zamkną. O, nie zamknęły się. I to był jakiś... To był jakiś dziwny problem, jakiś lag, nie wiem co tutaj się stało. Ale to nic. Radzimy sobie dalej. Ktoś mnie ostrzegał z was w komentarzach, że Merwo uważa, że w niektórych miejscach mogą się pojawić jakieś glitche, czy... rzeczy, że nie będziesz w stanie nic zrobić, przejść gry. Ale ładnie koziołkował. Więc może to był na przykład... jakiś taki ten moment, nie? Z nożem na mnie czekał, znaczy z mieczem. Stąd do mnie strzelał ten snajper. Myślałem, że drzwi się nagle otworzyły, a to taki dźwięk niebezpieczny. Dobra, mamy więcej pocisków. Stąd... A ten ziomek cały czas czeka, cały czas patrzy. Niebo. Jakie efekty, co? Próbujemy dalej. Tu trzeba wyjść po deszce. Dobra, my ten konwój rozwaliliśmy i co? Ja teraz wbiegam cały czas jakby...
Tu pewnie otworzę te jakieś bramy, może te na dole, co były, co? Ja sobie przeładuję, no bo... Po kliknięciu takiego przycisku... Może się nagle dużo wydarzyć. Otwarta brama. No to co, skoro się brama otworzyła, to idziemy dalej, co nie? Ale nagle przeskoczyli. Podoba mi się to, że prawie w każdym od... To są moi. Podoba mi się to, że prawie w każdym odcinku... Chyba się nie da przez to okno strzelać. Prawie w każdym odcinku muszę używać innej broni. W sumie nie musiałem tego brać. Co on tu robi na blisko, tak? No, tu mi sporo zabrali. Niechcący tą apteczkę podniosłem. A, jest jeszcze i pół zostało, dobra. To nic takiego straconego. Tu do mnie strzela. Padł. No i dobra, mamy full HP. Bałem się, że zużyłem ją tak tuż przed tym, jak będę mógł podnieść sporo. To jaką jeszcze inną bramę? Mam pistolet. I to wszystko, nie? Nic więcej nie mam. Tu jest brama. Do tego okienka? Może tu muszę wejść? Coś tu się dzieje? Chyba się nie da tu wejść, co? Nie no, pięknie w tej wieży tam czekał. Muszę przyznać, że ładnie są pochowani. I co teraz? Tu jakoś? Ja mam serio iść tędy? Ja nie wiem, ja... I tu mogę wejść teraz od góry, ej! To było fajne. To było fajne i się domyśliłem nawet. Czy on nie będzie rushował? Tak czułem! Ej, słaby jest ten shotgun, nie nadaje się, on ich nie zabija w ogóle nawet na strzał! Co to jest za broń? Co to jest za broń? Mam jeden HP! Widzieliście, jaki to jest syf? Nie dało się z tego strzelać w ogóle. No całe szczęście, że był zapis w tym miejscu. Ale zostałem nieźle zbejtowany przez gierkę. Przecież ta broń jest o wiele lepsza. Oni mnie tutaj w kilku chcieli dojechać. No o wiele lepiej z tego się strzela. To był niebezpieczny moment tuż po przekroczeniu tej bramy. Ja tą apteczkę sam wziąłem, tak. Co to jest? A, pociski do shotguna, ale nie, ja z tej broni nie chcę korzystać. Na razie jakoś się zniechęciłem. Dużo lepiej z czegoś takiego. Zdecydowanie. Jest HP. Wchodzimy do kanałów powoli, on jakoś z pleców przebiegł, czy może stędy? Wchodzimy teraz po wodzie. Bardzo płytki. O, jesteśmy w kanałach. Tutaj nie działa światło. A wy co, wszyscy pilnujecie kanału? Czy jak? Spodziewaliście się mnie tutaj? Chyba się mnie spodziewali w tym miejscu. Zawaliło się z nami przejście. Już stąd nie wyjdziemy. Stało nam tylko... Musimy iść do przodu. Nie mamy wyjścia. Był zapis. Powoli mi się kończą pociski. Będę chyba zmuszony grać shotgunem. 28 kulek, to wiecie co? Ja sobie to zostawię. Bym może musiał kogoś na dalszą odległość sprzątnąć. Ale się ładnie otworzyło. Czysto. Słuchajcie, ej, tu był ten konwój i udało mi się tu wyjść, nareszcie. No dobra, a ten VIP uciekł gdzieś... Ten VIP uciekł gdzieś tam w bok. Oj, ile... No ja zaraz będę musiał z shotguna do... Ej, to będzie zaraz ciężkie, wiecie? Mam bardzo mało kulek. Ale się fajnie obrócił po strzale, widzieliście to? Co jest? Strasznie mocny. Kilka headshotów.
Oszczędzamy broń. Oszczędzamy, bo nie mamy dużo. Prawie jak w Danger Zone w tym momencie. No dobra, no do tego tunelu chyba nie ma co... A, tu się nawet nie da iść, dobra. Ale tak się spodziewałem, że to nie ma większego sensu. Co tu się będzie działo teraz w tym przejściu? Może sobie zapiszemy. Pod F6. Quick save. Wow! Ja tak czułem, że to może być teraz ciężkie. Co ja mogę... Ja nie mam broni za bardzo tutaj. Stop, stop, nie strzelaj. Stop! Zawsze po zapisach tak się... Znaczy zawsze, często po zapisach się jakoś tak buguje, że od razu leci milion pocisków. Jak ja mogę sobie... Ja spróbuję to przebiec tam do przodu, wiecie? O, może tak się schowam. Tu jest apteczka. To jest jakiś pomysł. Nie mamy już kevlara nawet. O, jest nowa broń. Snajpa. No nie podniosłem tej apteczki, ej! Patrzcie, zrobimy tak. Flashbang. Rzucimy tu fleszyka. I lecimy. Oślepiłem ich. I się schowamy. Dobra. Od razu? Taki prefire mi strzelił? A? Tu jest jeszcze jedna apteczka i na razie bym nie brał chyba. Bo możemy zaraz być jeszcze w gorszej sytuacji. Ciężka misja teraz się zrobiła. Ktoś jest chyba, co? Strzelił mu w nogę? Dostał w łydkę! Goni nas. Pudło! Tak jest. Szukamy kolejnych. O! Ale tu ich jest dużo. Ej, to jest naprawdę ciemne. Teraz wchodzimy już chyba do centrum tej mafii. Stop them. Ciekawe, co tutaj chodzi, że jakiś taki komunikat się pojawia. Czy to oni krzyczą? Może to są moi znowu, co? No on nie strzela do mnie, jak sądzicie? Dobra, może się przebiegnę, może nie będzie do mnie strzelał. No ten to raczej chce mnie zabić, co? Ten raczej tak, ale tamten? Tam jest mój VIP, do którego muszę pobiec, tam! Coś wybucha cały czas. Ale ten to nie wiem, czy chce do mnie strzelać. No chcę, no granat mi rzucił. Widzicie? Chciał mnie rozwalić granatem. Mam lekką traumę w tej grze. Po tym, co widzieliście wszyscy na... na filmie. Au! Eliminate VIP behind bulletproof. Mam go zabić, ale jak? Słuchajcie, jak ja mam stąd teraz wypłynąć? Oni mnie zepchnęli strzałami. Nie wiem, jak stąd wyjść. Ale ja mogę stąd strzelać? Nie, nie bardzo. Słuchajcie, nie mam pomysłu, jak stąd wyjść z tej wody w tym momencie. Czy się w ogóle da? O, są schody, okej, okay, uff. Chłopaki są na mnie wpatrzeni za bramą, za... No nie, no znowu, ej. To oni za każdym razem, jak ja się tam przesunę... Oni do mnie strzelą, no dobra, a ja go tak zabiję? Nie mam szansy, nie? No właśnie. Ej! Dobra, wrócimy chyba do punktu wyjścia. O, tu jest jeden. A drugi? Gdzie się tutaj na mnie chowa? Bo wydaje mi się, że było dwóch.
Cały czas wpadam do tej wody, nie mogę z niej. Chciałem skoczyć na tą łódkę. Jest jeszcze drugi. Eliminate VIP behind bulletproof glass. Jakoś... Jest tu masa granatów, muszę go może zbombardować po prostu. Ej, ja sobie zapiszę, bo to jest ważny moment. I co, mamy to jakoś... rozwalić? Jak ja mam to okno rozwalić? Tu było dużo granatów. Aha, ich jest chyba nieskończona ilość. Ej, tu jest dziura w tym oknie! Nie zauważyłem tego w ogóle do tej pory, okej. Ja już nie miałem pomysłu, jak to rozwalić. Hop. Jest, weszło. Załatwiliśmy go, ej, to było sprytne. Ziomek się chowa. Może być koniec misji, co? W sumie, bo o to chodziło, żeby chyba... Albo jeszcze mnie zaraz nagle spuszują jacyś. Tak też czułem. Au! Skąd? Od tyłu? No scope! Idę się wrócić po tamte apteczki. Ja już myślałem, że to będzie w sumie koniec misji, bo chyba, że jeszcze muszę jakoś wrócić do bazy, do moich. Jeszcze tak może być. Nie, ja sobie zmienię tą broń i tą broń. I na zmianę z tych dwóch, nie chcę z shotguna korzystać. Nie mamy już kevlara. Cały czas zbieramy bardzo mocne obrażenia przy każdym strzale. Ale mam nadzieję, że już tylko musimy się wycofać, bo załatwiliśmy ziomka, tak! W czerwonej koszuli. Myślę, że to była dosyć szybka misja. Wrzucam wam to dzisiaj. Mission failure? To co się wtedy stało, że mi nie zaliczyło misji? Nie wiem. Ale idziemy w takim razie... Jeszcze raz, ej, chciałem przeładować, co się stało. Bo zaraz mnie tutaj spuszują ci ziomkowie. Chodź tu. Dobra, to jest mój. To może ja muszę szybko, okej, może moi przebiegają, że muszę ich osłaniać. Czy mogę już tu wbiec, czy stracimy misję, przegramy? Nie, okej, żyjemy. To są moi na łódce. Może ja poprzednio zbyt długo biegłem i tu do kogoś strzelają. Może ja poprzednio za długo, słuchajcie, biegłem i oni zdążyli ich tutaj zamieść na tej łódce. Mamy to! Misja zakończona, ale myślę, że dosyć szybko nam wyszło. Dzisiaj jest sobota, kiedy będę wam to wrzucał i dzisiaj też w sobotę to nagrywam. Więc lecimy z kolejnym odcinkiem. Myślę, że będzie dłuższy filmik, będzie ok. Pasuje w taki dzień. Jaka była misja? Nie zauważyłem. Jaka była nazwa misji? Arctic Ocean. Czekajcie, zrobię lód. Thin Ice misja się nazywa, czyli cienki lód. Z Wenecji przenosimy się na jakiś ocean? Mam 15 minut, powiedzieli, żeby stąd uciec. Jest jakaś broń. Tu wszędzie biegają karaluchy. Gdzie ja jestem? One mnie atakują jakoś, czy nie? Nie, no chyba nie. A te ślady to ja zostawiam? Działo do mnie strzela, ej! Tu w tej grze są takie rzeczy nawet, że takie działka będą do mnie biły? Będzie tu było HP, jeszcze szybko po nie wrócę. Czy mi się wydawało, że było? Nie, dobrze, tu było. I biegniemy, no oni powiedzieli, że mam 15 minut. Nie wiem, czy to jest misja na czas. Tu mam jakoś wejść? Te pociski? Z której strony ja tu powinienem wejść? Ej, nie wiem, jak tam skoczyć. Tędy? Dobrze, Merwo, dałeś radę. Będzie więcej pocisków, okej.
myślę, że było warto tutaj przyjść. No i lecimy dalej, zapiszę sobie. Jesteśmy na statku. Przy Antarktydzie jakiejś. Czemu nikt nie zrobi misji takich CS2, co? Takiego singla, myślę, żeby to miało niesamowite wzięcie. Plantujemy. To jest ładunek. Hop. I wysadzamy te drzwi. Z tej broni lubię strzelać. Wydaje mi się, że ona już też była w poprzednich któryś misjach. Hop. Wracamy tam go rozwalać. Ej, fajna była taka misja na czas, że ja muszę... Ja tak sobie pomyślałem po wstępie, że tak będzie. Że ja będę na przykład miał... Będziesz, masz 15 minut, coś tam. Że ja będę musiał na przykład nagle wyskoczyć i coś zrobić na szybkości. A nie wiem, coś się zdetonuje, albo muszę coś uratować, albo coś zrobić. I mija szybko czas, nie? To by było... Takich momentów nie lubię, jak mnie naraz dwóch miejsc atakujecie. Czy on tu przeżył jeszcze, czy już padł? Panu. Chciałem jakąś inną broń, mam tego shotguna niewdzięcznego. Schodzimy coraz niżej. Au! Ten shotgun jest strasznie niepewnym, albo muszę po prostu headshoty nim tylko strzelać. Oślepili mnie! Dostałem flesza na twarz. Dobrze, że nikt na mnie nie wyskoczył teraz z nożem. No byłoby ciężko. To ty, kolego, rzucasz te flesze. No tu nie ma kłódki. Tutaj tego nie rozwalę, tak? Może przyciskiem? Przesunąłem jakąś wajchę. Coś się powinno wydarzyć. Drzwi już są za mną zamknięte. I tędy nie przejdę. Może jeszcze jedna wajcha? Tego się przestraszyłem, ej! A, jeszcze jedna jest wajcha. Co się wydarzy tym razem? Czyli co, my się bawimy w jakiegoś Titanica, zrozumiałem trochę? Że łódka zmierza w jakimś złym kierunku, oni wyłączyli, powiedzieli, że wyłączyłem silniki, kupiłem trochę czasu, ale i tak gdzieś tam zmierza, czy co my walnimy w lód na przykład, albo coś takiego? Może o to chodzi. Ej, troszeczkę nie wiem, jakoś tak zbalansowane to jest tak, że tych apteczek jest dosyć dużo. HP mi nie brakuje, ale bardzo szybko schodzi kewlar, nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Skąd? To działo znowu. Ej, te działa są mocne, muszę się przyzwyczaić do szukania takich działek przy suficie w tej misji. Tędy? Ja mam nadzieję, że cię nie zabiłem, że ty byłeś tutaj poprzednio. Aha, czyli ty może sterowałeś tą łódką, co? Byłeś jakimś kapitanem. Raz się... A nie, czyli przy Grenlandii jesteśmy, nie tutaj. Tak, bo to jest Kanada, Rosja. Okej, to my z tej strony płyniemy. Dobra, myślałem, że jesteśmy zupełnie po drugiej stronie ziemi. Cicho tam, Rusek! Pięknie. Cię, jak jest duży zapteczek wszędzie. Tutaj. Sporo jest tego w tej misji. Słaby jest ten shotgun. O, tu kolega co? Czekasz sobie na mnie. Myślisz, że jak na ciebie wychylę, to mnie od razu rozwalisz, ale patrz na ten prefire, gościu, patrz. Pyk. Ej, ale czy ja już tu... Ja się na chwilę wrócę, ale czy ja już tu wszystko obejrzałem właśnie? A może tędy będę biegł po prostu? Aha. Może tędy będę...
się poruszał. Skąd? A teraz to mnie mocno trafili. Dobra, szybko się wrócę po apteczkę. O, tu jeszcze są pociski. Potem będziecie mi pisać w komentarze. W komentarzach. Merwo, ślepy jesteś, nie zauważyłeś. Może do pistoletu? Dobra. Poużywam jeszcze tego shotguna. Nie lubię tej broni, ale... To jest działo. On już... Ej, ale czy ja już tu byłem? Czy ja stąd nie zacząłem gry? Tak! Ja poszedłem tam, a teraz otworzyłem jakieś inne przejścia i wróciłem z zupełnie innej strony i teraz muszę iść tu. O proszę, jak ciekawie. Czyli tam wyłączyłem jakieś silniki, poprzesuwałem te wajchy i dzięki temu mogę iść w innym kierunku. Czy to są wszystko pociski do tej broni, czy do której? Może z tego digielka postrzelam? Cicho! Da się to jakoś włączyć? Nie da się. Granaty, dobra. Spróbuję z tego pistoletu. Zamknęli mnie! No i fajnie, że z tego nawet strzela tutaj. Łatwiej niż z tego shotguna. Kościół, pobiegłeś w drugą stronę, mnie tutaj nie ma. Jeden strzał i dwa fragi, elegancko. Tu jest co? Tu nie ma nic. Co mnie tak walnęło? 11 HP. Czy to było to działo? Ktoś tu granaty rzuca. Ej, dobra, ja się przesuwam. Kolega od tyłu nam granaty rzuca. No dobra. Nie no, chyba z tego będzie najlepiej. Padło. Te działka są najtrudniejsze w tej misji. Czy mogę iść tędy na zewnątrz, czy zginę jakoś, spadnę do wody? Czego trafię w powietrzu? O, przez chwilę go widziałem. Nie, no dobra, chyba tak się nie da trafić. Nie marnuję więcej pocisków. Tu jest coś na górze. Jak ja mam tu wejść? Po tym? Chyba nie. No może, może tam od góry będę mógł to wziąć. Tam jest jakaś drabina. Dobra. Idziemy do środka. Super. Też jest misja z shotgunem, też powinienem wam by shotgun puścić, może jak poprzedniej. Potrzebna apteczka, jest. Patrzcie, oni pozabijali tu wszystkich pilotów tej łodzi, tego statku. Ja się dziwię, że w tej misji nie było jakiegoś wstępu, chyba że to jakoś się... Dziwnie pominęło, przez to, że tam kliknąłem load, ale nie, chyba nie. Piękne piosenki pasują tutaj do klimatu naszej walki. To chyba trzeba iść na górę. Znaczy na pewno. Może wtedy jakoś się dostanę do tamtych pocisków, które ominąłem. No, kolego, chodź. Pyk! Ej, słaba jest ta broń. O, tak będzie łatwiej. No teraz to zraszowałem ich ostro. Słuchajcie, gdzie są te wszystkie pociski jakieś, które ja tu pomijałem? Może to było z tej strony chyba? A to było tu? Jest. Jest tu inna broń nawet. Jak ja mam ją wziąć?
Merwo, jak wykminił! Ej, to było fajne, to był taki mały easter egg. Widzicie? Ja tu najpierw byłem, porozwalałem ich. To mogę pozabierać. I mogę teraz wrócić i mamy broń, dzięki temu, że ja tu to wcześniej dojrzałem. Mamy dużo lepszą broń. Słuchajcie, gdzie? Tutaj na górę chyba się wejść nie da. To nie wygląda, jakby się dało, tak. Jest takie rozpikselowane, więc idę tam, gdzie już przez chwilę byłem, ale się potem wróciłem, tak? Czyli tutaj. Czy iść po te pociski tam? Skoczyć? Czy się zabiję? Nie zabiłem się. Dobra, już trochę ten statek przebiegliśmy wzdłuż i wszerz. Ale musimy go jeszcze jakoś zatrzymać. Musimy jeszcze coś zrobić. Czy ja wszystkie pociski już mam na maksa? Dobra, i sobie będę zmieniał. Okej, okay, teraz jesteśmy w mega dobrej sytuacji. I Kevlar gdzieś jeszcze podniosłem, nawet nie wiem kiedy. Nie zauważyłem. Piszemy sobie, bo jesteśmy w dobrej sytuacji i schodzimy. O! Zaciąłem się na chwilę na tych schodach. No, sporo mi zabrali. Sporo mi zabrali, ale ciężko się walczyło wśród tych pudełek. Jest klapa zamknięta. No to idziemy z tej strony. Okej, okay, zapis. Ale on od razu na mnie wychylił. Fajna jest ta muzyczka w tle, co? To piękny klimat, my tutaj przejmujemy całą łódź. Ratujemy sytuację? A w tle taka piosenki operowe. Ja mam do pistoletu, są te pociski, tak. Idziemy dalej. Przeżył te headshoty. Ej, to było ciężkie, ja już nie wiedziałem pewnie, czy trochę gdzie iść. Ale tu była jeszcze drabina ku górze i to jest takie kiepskie miejsce, bo wyskakujemy. I wszyscy są w nas wpatrzeni, nie? Możemy się chwilkę wrócić stąd, skąd od tu byliśmy i tu była apteczka. Ekstra. W tej misji jakoś mam wrażenie, że jest dużo więcej apteczek niż zwykle. Tu będzie jakieś działko na suficie. Jeśli jak z tych schodów jak jeszcze tak dziwnie spada. Nice. Zamknął się! Zamknął się za nim drzwi! Czemu on chce od nas uciec? Nie ma takich. Otwieraj to! Czemu się tutaj schowałeś? Dobra, no wygląda na to, że tu jesteśmy w głównym punkcie dowodzenia i powinniśmy być w stanie. O, zakręciło się? Powiedzieli, że łódź już nie płynie w kierunku chyba właśnie tych lodu czy czegoś takiego. Nie pamiętam jak Shore przetłumaczył, chyba Shore powiedział. Ale powiedział, żebym jeszcze nie pozwolił im uciec. Dobrze czułem, że oni się tu chcą schować. Kevlar. O, tu jest wyjście. Myślałem, że mam tamtym kanałem. Au! Nie trafiłem. Czy ktoś jeszcze tu się chował? Zapiszę sobie. No, tu coś się może dziać, że ja się będę musiał
ze snajperką bronić. Helikopter! Czy on nie będzie atakował? Słuchajcie, on do mnie strzela. Jak ja mam się obronić przed tym? Jak? Okej. Gdzie mam uciekać? Tu się za mną drzwi zamknęły. Czy ja mam tu wyjść? Nie mogę tędy wyjść. Nie mam stąd jak wyjść, ja go muszę rozwalić, ale jak? Pilota? Strzela do mnie. Ale coś się zaczął dymić, jak ja w niego trafiłem. Gdzie on jest? Ja go nawet nie widzę stąd. Dostał. Są apteczki, szybko. Teraz się musimy chować. Au! No scope. Chyba się udało, tak! Chcieli od nas uciec, może to było... może stąd jakoś wystartować, już nie, czy w takim by stąd nie wystartowali. Misja zakończona sukcesem. Myślę, że bardzo dwie fajne misje na jeden odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie, stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnych misjach. Cześć! Dzięki, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że również bawicie się równie dobrze jak ja przy tych misjach single player. Mimo z tego, że gierka jest stara, zdecydowałem się to nagrać. Nie jest to, że nic jakiegoś nahypowanego, nowego, a pomyślałem, że mimo wszystko fajnie coś takiego było sprawdzić na kanale. Tak jak wam pisałem przy pierwszym odcinku, po tym, gdy nagrałem historię Vertigo, to sobie przypomniałem o tej grze i bawię się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wy również. Cześć!